Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie szybkie rozpakowanie. W zasadzie chyba rzadko się to zdarza na moim kanale, o ile w ogóle, programu. Nie tak dawno, jak wiecie, ale w sumie już trochę czasu to minęło, YouTube wprowadził funkcjonalność, możliwość udostępniania filmów również w maksymalnie 60 klatkach na sekundę. Ja nie mam kamery, która nagrywa w 60 klatkach na sekundę, natomiast mam kamerę Canona, która nagrywa w 50 klatkach na sekundę. I nie jest to 50i, czyli skalowane, ale 50p. W rozdzielczości oczywiście Full HD. Dzięki temu od jakiegoś czasu możecie na moim kanale oglądać rozpakowania, testy, recenzje składania komputerów w o wiele bardziej płynnym obrazie. Zawdzięczacie to temu programowi. Wcześniejsza wersja Corela, którą zakupiłem wtedy elektronicznie, bez wersji pudełkowej X5, nie miała możliwości renderowania filmów właśnie w rozdzielczości Full HD i 50 klatkach na sekundę. Natomiast wersja X6 nie przyniosła dla mnie w zasadzie żadnych większych nowości, a YouTube nie wprowadził też już wtedy jeszcze możliwości publikacji filmów w 50 czy 60 klatkach na sekundę. Natomiast niedawno to się zmieniło. Jest również wersja nowsza Corela, która nie tylko, że obsługuje i pozwala na renderowanie filmów także z rozdzielczością 4K, chyba też 50 albo 60 klatkach na sekundę. Dokładnie Wam nie powiem, bo mnie 4K na chwilę obecną nie interesuje, ale przede wszystkim Full HD, również w maksymalnie 60 klatkach na sekundę. Czy 50? Tak, 50 klatkach na sekundę, czyli tak jak w zasadzie większość kamer nagrywa. Że to się mniej więcej zbiegło w czasie, postanowiłem najpierw wypróbować wersję testową tego programu, do którego również Was zapraszam. Możecie go pobrać bezpłatnie ze strony Corela i wypróbować. Dzisiaj zrobimy sobie rozpakowanie tego. Natomiast tak, co widzicie na pudełku? Widzicie rowerzystę, widzicie Video Studio Pro X7, czyli ta najnowsza wersja tego programu. Z tyłu zrzut, jak ten program wygląda. O, tutaj jakiś kod do zeskanowania, plus informacje o nowości. I co tutaj możemy wyczytać? Jedna rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, 64-bitowa wydajność. Powiem Wam szczerze, już na wstępie, że używam tego programu jakiś czas, o tej wersji trialowej. Tutaj jest nawet Get more speed, quality and performance with new 64-bit power and faster than every multi-track rendering, even at resolution up to 4K. Czyli, że powinniśmy bardziej wykorzystać moc naszego procesora 64-bitowego. Przypomnę, że to są także procesory Intela, nie tylko AMD. Ja absolutnie nie odczułem żadnej różnicy. Absolutnie żadnej. Dziwne. No trudno. Mamy tutaj dodatkowe informacje, między innymi właśnie o możliwości wsparcia, między innymi dla lustrzanek Canona, czyli bezpośredni import nagrań wideo, czy nawet zdjęć ze sprzętu. Oczywiście wsparcie dla AVC HD i także możliwość zrenderowania filmów w 3D, w dźwięku 5.1 itd. Także tutaj ta funkcjonalność jest dosyć duża. Co ważne, że licencja na ten produkt umożliwia mi, a jeżeli byście byli zainteresowani, również Wam, komercyjne wykorzystanie programu. To znaczy, że jeżeli publikujecie filmy na YouTube, tak jak na przykład ja, macie możliwość legalnego zarabiania na tych filmach, ponieważ użyliście do tego programu z odpowiednią licencją. Nieważne, czy kupicie, już tutaj optymistycznie podchodzę do tego, że kupicie jakikolwiek program, to jeżeli chcecie na nim zarabiać, musicie mieć licencję do wykorzystania komercyjnego. Niekomercyjne licencje, niestety, jak to się bardzo uprze, to dostaniecie za to po prostu karę. O samym piractwie będzie trochę później, natomiast teraz rozpakowanie. Rozpakowanie w trochę mniej klasycznym stylu. Co tutaj mamy? Otwieramy sobie i mamy kolejne informacje. Tutaj są dodatkowe informacje, w zasadzie powtórzone informacje odnośnie właśnie 64-bitowego, Fast Flick, Workspace. To już akurat było. Fast Multitrack Performance, czyli też powtórzenie 64 bit. Strasznie się powtarzam naprawdę z tymi 64 bitami. Ta technologia już jest od dawna, a teraz dopiero to wprowadzone. Tutaj mamy więcej informacji związanych m.in. z możliwością renderowania również w rozdzielczości 4K w różnych formatach oraz importowania z większej ilości sprzętu, również z GoPro, również właśnie z lustrzanek Canona. Cały program już jest otwarty od góry. Tu mam dodatkowe pudełeczko, które jak wysuniemy, tutaj już o, nic więcej nie ma. To co? Skrywa nam przede wszystkim pustkę. Tutaj za dużo nie ma. Otwieramy sobie taki o magiczny sposób. I co mamy? Przede wszystkim jest to płyta z programem. To jest wersja pudełkowa. Ona kosztowała
niecałe 220 zł, czyli bardzo, bardzo tanio, biorąc pod uwagę właśnie możliwość komercyjnego wykorzystania tego programu. Z tyłu wam nie pokażę, bo z tyłu jest klucz licencji i oprócz tego dostajemy jedną karteczkę. Jedną karteczkę, że możecie sobie za darmo pobrać manual do tego programu oraz tutoriale. I pewnie mam tutaj też dokładnie informacje odnośnie rejestracji produktu i takie rzeczy. W środku w zasadzie nie ma nic więcej. Polecam, jeżeli nie chcecie wersji pudełkowej. Ja chciałem między innymi wersję pudełkową po to, żeby móc zrobić w ogóle to rozpakowanie. Zakup wersji elektronicznej, ponieważ nawet bez promocji na stronie Corela kupicie ten sam program w tej samej wersji, również z możliwością wykorzystania komercyjnego go za poniżej 190 zł, 189 chyba dokładnie. Teraz tak, czytając wcześniej opinię o Corel Video Studio Pro X7, tak z ciekawości, bo ja na tym programie już dosyć dużo siedzę, jedna ciekawa rzecz mnie uwiodła, mianowicie, że nie jest to program dostępny w języku polskim. I to jest informacja dla Was. Nie jest, nie. Moi Jest. drodzy, i dlaczego ten program nie jest dostępny w języku polskim? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nadal w naszym kraju, niestety, ale dosyć mocno szerzy się piractwo. Myślę, że każdy gdzieś tam o tym przynajmniej słyszał. To jest namacalny dowód, dlaczego nie warto tego robić. Jak to działa? Producent, w tym przypadku firma Corel, wydaje produkt. Nad tym produktem pracuje sztab ludzi, programistów, którzy muszą go napisać, również sprawdzić, przetestować. Czasami macie testy beta, na przykład Microsoft korzysta z Waszej pomocy, żeby ocenić, poprawić dany produkt. Corel akurat chyba mi nic o tym przynajmniej nie wiadomo. W każdym bądź razie, że pracują nad tym programem fizyczni ludzie, tacy jak ja, czy wy, tak samo jak i ja, tak samo jak i wy, chcecie pieniądze za swoją pracę. Tak samo pracownicy firmy Corel chcą pieniądze za swoją pracę, której efektem jest ten program. Jeżeli ktoś go kupi, pracodawca, czyli firma Corel, ma na wynagrodzenie dla swoich pracowników oraz na dalszy rozwój nie tylko całej firmy, ale i poszczególnych projektów. Jeżeli natomiast zdarzy się, że ktoś, ktokolwiek, zamiast taki program kupić, wydać na niego pieniądze, dać zarobić firmie, dać możliwość wynagrodzenia swoich pracowników, którzy nad tym programem ciężko pracowali, go ukradnie. Bo piractwo to jest po prostu kradzież i należy nazywać rzeczy po imieniu. W tym momencie firma na tym programie nie zarobi. Wy zacieracie, czy ja zacieram, czy ktokolwiek inny zaciera ręce, że a, udało się, tak, mam z dobrym krakiem program. Ale nie myśli o tym, że producent tego programu teraz nie ma na pensję dla swoich pracowników. To w najgorszym przypadku, a w najlepszym po prostu nie ma pieniędzy na rozwój lub na przykład na to, żeby zapłacić osobom, które ten program przetłumaczą. I tutaj możliwości są dwie. Albo w Polsce sprzedaje się po prostu tak mało tego programu i tak mało osób z niego korzysta, że nie opłaca się go tłumaczyć na nasz język, ponieważ tym osobom, które by go przetłumaczyły, trzeba zapłacić wynagrodzenie za ich pracę, bo to będzie ich praca. Albo po prostu, niestety, co zdarza się w przypadku różnych programów, po prostu ten program jest kradziony. Zamiast ktoś dać zarobić, dać zapłacić pracownikom za ich pracę, ten program sobie po prostu bierze jak samochód, na przykład z osiedla, nie daje zarobić, nie ma na rozwój, nie ma na tłumaczenie. I to by było na tyle. Takie krótkie podsumowanie rozpakowania oraz dlaczego Video Studio Pro X7 nie jest dostępne w języku polskim. I dlaczego piractwo realnie odbija się po prostu na nas, użytkownikach, wszystkich, bo również osoby, które oryginalnie kupią ten produkt, jak ja też nie będą miały wersji polskiej, mimo że za niego zapłaciły. To jest na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.